Związek Przedsiębiorców i Pracodawców działa już od 12 lat. Jesteśmy najszybciej rozwijającą się organizacją pracodawców w Polsce. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla biznesu. Zrzeszając ponad 20 organizacji branżowych, mamy bezpośredni kontakt z liderami najważniejszych sektorów w Polsce. W Departamencie Prawa i Legislacji publikujemy rocznie ponad 100 dokumentów, komentarzy, stanowisk do projektów przepisów czy raportów. Bierzemy aktywny udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, no i mamy roboczy kontakt z najważniejszymi ministerstwami. Jednym ze strategicznych obszarów naszego zainteresowania jest sektor energetyczny. W ramach Forum Energii ZPP stale monitorujemy i komentujemy sytuację na rynku energii i gazu. Jesteśmy aktywni zarówno w Polsce, jak i za granicą, wspierając postulaty firm, przedsiębiorców, wytwórców oraz firm z sektora energetycznego. Gospodarka cyfrowa to fundament nowoczesnej ekonomii. W ramach Forum Cyfrowego zajmujemy się kluczowymi regulacjami z tego zakresu, takimi jak akt o rynkach cyfrowych, akt o usługach cyfrowych, czy regulacje dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji. W 2022 roku otworzyliśmy drugie biuro w Warszawie, tuż obok głównego, na Nowy Świat 32. Znajduje się tam nasz Departament Programów i Projektów, w którym docelowo pracę znajdzie kilkanaście osób. Realizują projekty związane z relokacją firm białoruskich do Polski oraz współpracą polskich i ukraińskich firm. Uruchamiamy także duży projekt szkoleniowy dla uchodźców z Ukrainy. Nazywam się Dmitry Danilczuk i pracuję w Polskim Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przy projekcie Belarus Business Center. Tutaj w Białoruskim Centrum Biznesu udzielamy bezpłatnej pomocy białoruskim przedsiębiorcom i biznesmenom, którzy chcieliby przenieść się do Polski. Mogą uzyskać bezpłatne porady prawne i konsultacje eksperckie, a także odwiedzić nasz coworking i wydarzenia dla białoruskich firm. Rok 2022 przyniósł dramatyczne wydarzenia. Agresję Rosji na Ukrainę. Wspieramy nie tylko uchodźców, ale również ukraińskich przedsiębiorców. I dlatego staliśmy się pierwszym polskim stowarzyszeniem przedsiębiorców, które otworzyło swoje przedstawicielstwo w sercu Kijowa, na Placu Niepodległości. Na początku lipca zorganizowaliśmy pierwsze stacjonarne imprezy gospodarcze we Lwowie i Kijowie, w których udział wzięli przedstawiciele rządu, władz lokalnych i biznesu z obszarów IT, transportu i logistyki, rolnictwa i produkcji. Już 5 października w Warszawie organizujemy międzynarodową konferencję Europe, Poland, Ukraine Rebuild Together, poświęconą współpracy polskich i ukraińskich firm przy odbudowie Ukrainy. Wezmą w niej udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i ministerstw Polski i Ukrainy, przedstawiciele organizacji biznesowych i firm z obydwu państw. Nasze biuro w Brukseli działa już 5 lat. Jesteśmy reprezentowani w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Staliśmy się rozpoznawalnym partnerem dla instytucji unijnych oraz wiodących podmiotów gospodarczych. Zabieramy głos w debatach, publikujemy komentarze, stanowiska, raporty. Systematycznie organizujemy wydarzenia w Brukseli i Strasburgu. Mimo pandemii ostatnie lata to dla nas czas dużych wydarzeń. Udało nam się zorganizować kilkanaście regionalnych gal rozdania nagród dobrej firmy, galę jubileuszową z okazji dziesięciolecia ZPP, galę rozdania nagród gospodarczych ZPP, a także konferencje i projekty takie jak Uczciwy VAT, Zysk dla Wszystkich, Rzetelnie o Paliwach czy Finanse dla Rozwoju. Cieszymy się, że nasza aktywność jest dostrzegana przez media. W samym tylko 2022 roku nasi eksperci byli cytowani ponad 18 tysięcy razy. Ponadto jesteśmy liderami, jeśli chodzi o zasięgi na social mediach. Fundacja ZPP założona w 2022 roku płaciła z własnych środków ponad 120 tysięcy na pomoc Ukrainie. Fundacja przydziela również granty na publikacje. Jako ZPP dążymy do tego, żeby Polska stała się najbardziej przyjaznym krajem dla biznesu w zakresie podatków i regulacji gospodarczej. Chcemy być głosem rozsądku w debacie publicznej. Zapraszamy do współpracy.